Cześć, tutaj Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Leeds United. Na wstępie chciałbym was wszystkich zaprosić do śledzenia mojego kanału na Twitchu. Planuję już niedługo zacząć streamować, nie wiem czy to będzie regularnie czy nie, muszę się w to wczuć. Ale najpierw potrzebuję wsparcia widzów. Zostawcie follow twitch.tv/piterogaming, taki sam jak na YouTubie nick, link macie w opisie. Pamiętajcie, no będziemy tam grali w FIFA, w FMA, może jakieś gry z widzami, na pewno nie będzie nudno. Poza tym dzisiaj mamy ważny odcinek, ale zanim ten ważny odcinek zaczniemy na murawie, to jeszcze coś dla was pokażę, bo byli widzowie, którzy się pytali, co i jak wygląda pod kątem slidersów. Ostatnio też dodatkowo włączyłem tryb rywalizacji, jak mogliście zauważyć, no bo te bramki PC-ta były, no, takie właśnie z trybu rywalizacji, ale pytano mnie się o slidersy, więc ustawione mam to tak. Szybkość sprintu, przyspieszenie to mam pozmieniane, niedokładność podań. Tutaj widzicie te wszystkie atrybuty, musi sobie zatrzymywać filmik i wszystko potem edytować w swojej grze. No generalnie robię to wszystko dlatego, żeby te mecze nie były nierealistyczne i żeby też nie były za łatwe. Wydaje mi się, że z tymi ustawieniami jest takie optimum. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od starcia z Fulham. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo ważny mecz. Dzisiaj Rodrigo może pobić rekord Salaha. Skład, no, jest taki mieszany. Ani to jest podstawowy skład, ani też w pełni rezerwowy. Dlaczego? Otóż dlatego, że następnym meczem w tej karierze jest półfinał FA Cup, także musimy też ten balans zachować. A teraz jednak jedziemy na Craven Cottage, mecz z Fulham i gramy o rekord Salaha. I mamy już Craven Cottage, bardzo klimatyczny stadion, no i jak sama gra przewiduje, to może być historyczny dzień. 31 bramek Rodrigo, 32 gole to jest rekord Mohameda Salaha, więc jeden gol do wyrównania, dwa gole do nowego rekordu Premier League. O, teraz strata Fulham i Rodrigo ma piłkę i od razu w 5 minucie mamy wyrównanie rekordu Mohameda Salaha. 32 gol Rodrigo w tym sezonie. Jest już dziewcą. Ma już wspólnie z Salahem ten rekord. Teraz czas na pobicie. Teraz bardzo mocne wzdrowienie, ale niezbyt celne w wykonaniu piłkarza Fulham. I uderza z dystansu Rodrigo, szuka drugiego gola w tym meczu. Na razie jego nie znajduje, bo broni Audero. Moder. Kowalenko. Rodrigo. I zatrzymuje ten strzał Audero. Teraz przed szansą może być Fulham. Antony Nocker. Nocker! I mamy wyrównanie takie niespodziewane. No ale co się stało z moją defensywą? To jest pytanie w tym momencie, bo zdecydowanie zbyt łatwo przeszedł teraz zespół Fulham z obrony do ataku. Nocker dostał piłkę. No popatrzcie, tu się w ogóle działo. Co no? Leaf Davis miał do wyboru albo jednego, albo drugiego kryć. Jakby nie pokrył jednego, to by ten pierwszy pobiegł sam na sam. Pokrył tego pierwszego. Jest 1-1. No, Fulham. Fulham, co oni robią? Handanowicz nasortuje, a co oni teraz robią? Fulham wchodzi w jakieś wysokie obroty. Ale uwaga, bo w defensywie mają trochę dziury, ale nie. Teraz jest szansa. Trochę więcej miejsca się pojawia. Barry Bird do Rodrigo. Ma dużo miejsca Rodrigo, ale Audero się popisuje naprawdę fantastyczną Robinsonadą. Barry Bird. I jest faul na Szkocie. Nie ma faulu na Szkocie. No, te faule na polu karnym są bardzo nieregularne w tej grze. No niedobrze, kontra, Fulham wychodzi na prowadzenie krótko po tym, jak mieliśmy kontrowersję w polu karnym właśnie gospodarzy, ale tam powinien być rzut karny. Rodrigo. Kowalenko, to musi być gol, tak, to już teraz nieważne jest, czy jest rekord, czy nie ma rekordu, ważne, żeby ten mecz po prostu wygrać. Było naprawdę niebezpiecznie, 2-1 dla Fulham, ale dobre, szybkie wyrównanie. Wiktor Kowalenko strzela gola, mamy 2-2. No i teraz trzeba koniecznie strzelić trzecią bramkę, bo strata punktów z Fulham nie wchodzi w rachubę. Niemożliwe jest takie wydarzenie w tym momencie. Moder. Mamy kilka świeżych twarzy na boisku. Pojawił się Liberato. Między innymi
który teraz właśnie napędza tę akcję. Pojawia się Leaf Davis. Davis, pole karne, Leaf Davis, wycofanie Moder. Jeszcze jest Davis, Kowalenko. Nieprawdopodobne zamieszanie kończy się rzutem rożnym. Dośrodkowanie w pole karne. No i na linii tam stanął jeden z zawodników i zatrzymał ten strzał Liberato. No to może teraz. Jest Rodrigo i ucieka rywalowi. To może być ten moment. Czy to jest moment pobicia rekordu? Audero. Powinienem chyba trochę poczekać z tym strzałem. Pośpieszyłem się i to zmarnowałem. Liberato. Rodrigo, tym razem w roli asystenta. Dorley. No ta piłka po prostu jest przyklejona jak magnes do Audero. Kowalenko centruje. Bliższy słupek. Nikt go nie obstawił. Koniec meczu niestety, ale tracimy punkty z Fulham. I to jest tragiczna sytuacja. Co z tego, że Rodrigo wyrównał rekord Salaha, jak tracimy punkty z potencjalnym spadkowiczem. I od razu przenosimy się na Wembley. Czas na półfinał FA Cup. West Bromwich Albion kontra Leeds United. Już zapominamy o tym, co się działo w Premier League. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, hehe. No niestety tam to się pisze w rejestr. No ale właśnie, to jest szansa na kolejny finał w tym sezonie. Mieliśmy finał Pucharu Ligi, gdzie trafiliśmy na Liverpool. No i to był rywal nie do przejścia. Teraz przed nami West Brom, a w finale albo Everton, albo Derby County. Także no, autostrada do zdobycia pierwszego trofeum w tej karierze. Pereira, pierwsza sytuacja dla rywala. Kapitalnie blokuje John Joe Kenny. No, zaczyna się to nieciekawie, ale miejmy nadzieję, że to są pierwsze koty za płoty. Dobrze, teraz Liberato antycypuje tę grę. Klich, mamy szansę na otwarcie wyniku. Oscar Dorley. Dorley, 1-0. No dlaczego tak nie mogło iść z Fulham? No ale nieważne. Półfinał FA Cup też jest bardzo ważny. Też jest gol potrzebny. I Oscar Dorley go tutaj nam daje. 1-0. Dobre podanie Kowalenki. Przyjęcie Dorleya może nieperfekcyjne, ale huknięcie już za to idealne. Bez szans bramkarz. Phillips do Klicha. Klich. Teraz dobra szansa. Podanie do Morelosa. Alfredo Morelos. I jest kapitalna interwencja Johnstona. Ale może być poprawka za chwilę z cornera. Morelos. Lekko, lekko ta piłka uderzona. Bez zaskoczenia dla bramkarza. No i powoli nam się zbliża tutaj koniec pierwszej połowy i oczywiście przyciska Mateusz Pereira swoimi zwodami, ale zwiódł sam siebie na koniec. Mamy małe prowadzenie, skromne prowadzenie, ale naprawdę West Brom tutaj stawia twarde warunki, są naprawdę dobrze zorganizowaną drużyną i ciężko będzie tutaj ten mecz jakoś szczególnie zdominować. Kowalenko, Klich. No, rozpędzamy się, robi się trochę więcej miejsca. Morelos. Dobra akcja naszej drużyny. Kowalenko! Urwał i jest 2-0. Ale to wszystko to była akcja tworzona naprawdę od podstaw. Nie wiem, ile tam było podań wymienionych, ale pewnie koło 20 się nazbiera. No ale to mimo wszystko. Wszystko rozegrane od obrony, przez skrzydło, ponownie do środka, przez Morelosa, do Kowalenki i ten z 20 metrów huknął nie do obrony. Mamy 2-0 i wydaje się, że awans do finału FA Cup jest już naprawdę bardzo blisko. No ale niespodzianka Mateusz Pereira bodajże pokazuje się w polu karnym i on jeszcze nie daje ostatniego słowa w tym meczu. Jeszcze ma przed sobą dużo możliwości. John Joe Kenny pokazuje tutaj Dorley, żeby do niego podać. Dorley, gramy po obwodzie jak w piłce ręcznej. Travis, pole karne, Morelos, tak jest! Krótko się cieszyli z tego kontaktu zawodnicy West Brom, a teraz Morelos tuż przed kibicami West Bromu prowokacyjnie tak celebruje bramkę, no ale to jest cały Morelos, to jest cały kolumbijski temperament i to jest 3-1 dla Leeds United. Dobre podanie Travisa przede wszystkim, który no, dosłownie 2 minuty temu pojawił się na boisku. Ma już asystę, a Morelos ma gola. To jest po prostu piłkarz pucharowy, tak jak już kiedyś powiedziałem. To jest napastnik, który w pucharach
najbardziej się zaznacza. No ale tu znowu West Brom i znowu mamy gola w tym meczu. Gol za gol, gol za gol, co dwie minuty padają bramki. Gonzalez tym razem wpisuje się na listę strzelców i znowu mamy jedną bramkę różnicy. Co za mecz. West Bromu nie możemy teraz wypuścić dziury, tutaj dobre zachowanie. No i teraz utrzymamy się przy piłce. Teraz jest Morelos. Teraz już uciekamy do narożnika. Jeszcze prowadzimy akcję. Nie będzie gola, ale sędzia i tak musi to zakończyć. Tak jest, mamy awans. Jedziemy na Wembley po raz kolejny. Wrócimy tutaj na finał. Ale teraz pytanie, kto będzie naszym przeciwnikiem? Everton pokonał Derby County 3-0. A więc to będzie ponownie mecz z drużyną z Liverpoolu, tylko tym razem to będzie ekipa The Toffees, Everton. Także bardzo ciekawy finał FA Cup. No, w następnych odcinkach. To jednak nie oznacza, że to jest koniec ciekawych meczów w tym odcinku, bo po półfinale FA Cup przychodzi pora na półfinał Ligi Europy. Czas na mecz z Romą. No i to jest naprawdę gigantyczne wyzwanie w tej serii. Półfinał Ligi Europy to nie są już przelewki. Ale jakby się nam udało pokonać Romę, no pokonaliśmy już w meczu Atletico, ale przez bramki na wyjeździe po dwóch remisach, także jest trochę różnicy. Teraz grałem pierwszy mecz u siebie, także tu jest odwrócona sytuacja. Pograliśmy na razie dwa razy w tych ważnych meczach, najpierw na wyjazdach. No, na pewno nie będzie tutaj łatwa przeprawa, ale się będziemy starać. Jak wyglądają składy na ten mecz? No, Roma ma ciekawego piłkarza, bo ma Bednarka, Iago Aspas, bodajże Raul Jimenez i Odson Edward z przodu, Dwight McNeil na lewej stronie wahadła, Mkhitaryan na prawym wahadle, no Veretout z Pellegrinim na środku, także to jest naprawdę bardzo mocna drużyna, szczególnie ofensywnie, no bo naprawdę tutaj zawodników ofensywnych jest chyba 5 i każdy z nich może zagrozić naszej bramce, a my mamy oczywiście sprawdzony zestaw. No i miejmy nadzieję, że on da efekt. I jesteśmy na Elland Road, czas na pierwszy akt tego duetu meczowego. Półfinały Ligi Europy. Ostatnie mecze na stadionach klubów. Potem już tylko ten ostatni, teoretycznie powinien być to Gdańsk. No ale w grze chyba tego stadionu nie ma, więc to nie będzie Gdańsk. Roma i Leeds. A w drugim meczu Inter i Manchester City. Także przed nami gigantyczne emocje. Pewnie teraz pytacie się, czy ja sądzę, że ta drużyna, którą do tej pory udało mi się zbudować, czy to jest drużyna, która rzeczywiście jakością zasługuje na grę w finale Ligi Europy? Ja powiem wprost, tak. Mamy napastnika top. Mamy bardzo dobrych skrzydłowych. Mamy Kowalenkę, mamy Modera, mamy świetnego kapitana, jakim jest Calvin Phillips. Mamy kapitalnego golkipera, jakim jest Samir Handanowicz. Mamy znakomitego lewego obrońcę. Mamy fantastycznego stopera, jakim jest Robin Koch i bardzo dobrego Adara Biejo. Także nie widzę tej podstaw, żeby nie sądzić o tym, że my zasługujemy na awans do finału. No i właśnie ten top napastnik teraz przed szansą i jest gol. No, czekał z tą bramką numer 2 w meczu z Fulham, doczekał się z trafieniem w meczu z Romą. Już w 10 minucie Rodrigo wpisuje się na listę strzelców i wykonuje pierwszy krok w stronę finału Ligi Europy. To jest klasyka tego zawodnika. No, grając trójką stoperów musicie się liczyć z tym, panowie z Romy, że no, ci wahadłowi, którzy są arcyofensywnie ustawieni, na pewno będą zostawiali mnóstwo miejsca naszym graczom z przodu. No i teraz w akcji indywidualnej Dwight McNeil, były zawodnik Burnley. Podanie w pole karne Pellegrini. Uprzedzony jest przez Adara Biejo. Dobrze, na razie zaczynamy defensywnie, pewnie. Teraz trzeba to podtrzymać przy tym stałym fragmencie gry, no nie. Raul Jimenez doprowadza do wyrównania. Tak myślałem, ta piłka leciała. I nagle popatrzyłem, przecież przy nim nikt nie stoi. Calvin Phillips jest od niego głowę niższy. No i to było już pewne, że on uderzy, ale kwestią było to, czy ktoś to zatrzyma na linii bramkowej. Nikt tego nie zatrzymał na linii bramkowej. Chociaż no w sumie ten zawodnik, który tam stał przy słupku, to mógł się nie przyglądać, tylko po prostu zrobić krok w bok. I by ułatwił znacznie sytuację. A tak to jest remis.
No teraz popatrzcie, ile ma miejsca w środku pola Calvin Phillips. To jest po prostu podanie do Rodrigo i to jest bliźniaczy gol, jak za pierwszym razem. I jest 2-1. Co za gol. Calvin Phillips szturmuje środkiem pola, wykłada na tacy piłkę Rodrigo, a ten po raz drugi pokonuje Paulo Lopeza w ten sam sposób, praktycznie w ten sam sposób. Odsun Eduard. Eduard, dobry blok teraz, Kocha. Ale to nie koniec zagrożenia, teraz dobry blok Phillipsa i jeszcze poprawka Adara Biojo, ale piłka wraca jak bumerang w nasze pole karne. Nie możemy teraz dopuścić. Koch dopełnia ten triplet znakomitych interwencji. Moder. Moder, popatrz, ile ma miejsca, kup Moder. Jeszcze szansa, jeszcze Rodrigo. 3-1. Ależ petardę teraz odpalił Rodrigo. I to jeszcze swoją słabszą prawą nogą. Nie planowałem tak tej akcji rozegrać, myślałem, że ten Moder pójdzie do końca, sam zakończy, ale piłka się odbija pod nogi Rodrigo, a ten tak huknął, że Paulo Lopez nie może uwierzyć, że ta piłka w ten sposób wpadła mu za plecy do siatki. Ależ tutaj przymierzył Rodrigo i jest 3-1, hat-trick Hiszpana. No musimy teraz ten środek przed bramką zabezpieczyć, Handanowicz wyjść, ale... Raul Jimenez zmniejsza straty. Raul Jimenez strzela kluczową bramkę, być może w tym dwumeczu. Ta bramka może naprawdę pomóc Romie w rewanżu. Dwie bramki na wyjeździe to jest naprawdę duży kapitał. Szkoda, że nie wytrzymaliśmy do końca. O, nie robi się. Robi się niebezpiecznie, bo Roma planuje strzelić gola numer 3. Odsun Eduard prowadzi piłkę, drybluje. I koniec meczu jednak. Jednak sędzia doliczy tylko jedną minutę, więc wygrywamy ten pierwszy mecz półfinałowy. 3-2. Mogło być trochę lepiej. No gdyby było 3-1, to bym powiedział, że to jest moje najlepsze spotkanie w tej fazie, w ogóle w tych rozgrywkach. No ale 3-2 też nie jest złym meczem. Czekamy na rewanż. W drugim spotkaniu, w pierwszym meczu Inter remisuje 1-1 z Manchesterem, więc Manchester przed rewanżem jest w lepszej sytuacji. Z kolei my w lidze mamy taką sytuację dosyć wymagającą. Mamy jeden punkt przewagi nad Arsenalem, ale jeden mecz zapasu, więc ten mecz to jest mecz z Bristolem. I ten mecz z Bristolem musimy koniecznie wygrać, bo już mamy dwa mecze zapasu w tym momencie. A Arsenal nas wyprzedza, więc presja jest na nas. I ta presja będzie po prostu ważna, żeby ją utrzymać, żeby psycha nie siadła. I żeby te top 4 było, bo na te top 4 naprawdę zapracowaliśmy bardzo mocno.